Cześć, siemka, witajcie. Jak się domyślacie, to kolejny odcinek z poszukiwania smoka, a raczej poszukiwania zakończonego sukcesem. Mianowicie mamy teraz smoka Induriona, czyli smoka, który wypada ze skrzynek, który właśnie widzicie, że otwieram, czyli Shadow Cache. No dobra, ale jak często on z tego wypada? No może wypaść nam jeden za drugim, co prawda, ale może wypaść nam... No niestety, na przykład z 500 skrzynek tylko jeden. Fragment oczywiście. A trzeba tych fragmentów 50 aż, żeby go zdobyć. Więc, no, jest to troszkę kłopotliwa sytuacja, nie? No dobra, ale pewnie się interesujecie, ile ja tych skrzynek otworzyłem, żeby dostać te 50 fragmentów. No, coś około 12 tysięcy. Mniej więcej na 200-250 skrzynek wypada jeden. Mniej więcej. Więc... No trochę to jest tych skrzynek, prawda? No dobra, ale to nie jest tak, że te skrzynki pozostają bez zwrotu. Co jakiś czas wypada nam z tych skrzynek Heart of Darkness, które możemy, no w miarę za jakąś tam cenę 1800, powiedzmy, za sztukę sprzedać. Więc trochę ta cena skrzynek się zwraca. Tym bardziej w tym tygodniu, kiedy są wszystkie bonusy tygodnia, czyli te skrzynki, przez to, że codziennie można je farmić, dobrze staniały aż do 300 za skrzynkę, można w tym tygodniu bardzo tanio go zrobić. Myślę, że coś koło ponad miliona można tego smoka ukręcić. Całkowity koszt oczywiście, więc myślę, że to jest dobra cena za takiego smoka. Tym bardziej, że złote jajko chyba więcej kosztuje, nie? No dobra, ale co ten smok nam daje? Daje nam 10% critical damage'a, 500 magic damage'a i 50 magic findu. Oczywiście zrobiłem go dla magic findu, a nie dla tych innych stat. 10% critical damage'a mi się przyda, na Shadow Hunterze magic damage raczej nie. No dobra, to skrawćmy go i zobaczmy, jak wygląda. Tylko jeszcze jedna sprawa właśnie. Bo wiecie, że z tych skrzynek na te 12 tysięcy, o powiedzmy tak, na te 12 tysięcy ani razu nie wypadło mi to jajko, które jest warte tam 200 tysięcy. Ono jest bardzo, bardzo rzadkie. Ale znajomemu, który otworzył 200 skrzynek, znowu wypadło, więc też może wam wypaść dodatkowo jajko, to się wam trochę zwróci. Mogą wam wypaść też skrzydła, ale te skrzydła są tylko za 20 parę tysięcy, więc tutaj wielkiego dropu nie ma. Ten fragment jest jako rare. Razem z Heart of Darkness i z tymi skrzydłami. Ale na Heart of Darkness jest dużo większy procent, a na skrzydła dużo mniejszy, nie? Więc tak można powiedzieć, że coś koło ponad miliona za tego smoka. No myślę, że jeśli będziecie mieli kostium do tego, to będzie się dobrze prezentował. A tak to nie jest to jakiś super ładny smok. Co prawda zrobiłem go tylko dla tego Magic Finder. Więc dzięki, że wpadliście, dzięki, że obejrzeliście odcinek, trzymajcie się i do następnego smoka, oczywiście.